Dzień dobry! Witam Was dzisiaj w totalnie innym miejscu. Jest to moje mieszkanie, ale już niedługo, dlatego chciałam to uczcić i żebyście zobaczyli, jak mieszkam. MTV Creeps! Tak, więc tak mieszkam, to jest moja ściana. Niestety mój właściciel powiedział, że nareszcie jak się wyprowadzę, to będzie mógł to pobojowisko naprawić i przemalować te ściany na normalny kolor. Także... Ale ta zabierasz tą ścianę, chociaż... Ścianę całą. Chociaż chyba się nie lekce. Nie. Ale spoko, kupimy nowego czy weźmiemy nowego Wajsa. Cicho, nie zdradzaj tajemnicy, skąd to jest. Może w nowym mieszkaniu też się uda zrobić coś takiego. Witamy Was w 14 odcinku. Kiedyś miałam taki numer w dzienniku. Więc numer dla Ciebie szczególny, Marta. Tak, bardzo. To nic, że miałam też 10 i 13. Jestem trochę chora, także mówię trochę tak dziwnie. No, to zaczynamy. Hej! Dzisiaj mamy Wam przyjemność przedstawić duet ze Śląska Coles. Tak, i mówimy o nich dlatego, że... Nie tylko dlatego, że nam się podobają, ale tak pomyślałyśmy, kurczę, skoro powstali niedawno, niedługo będzie o nich głośno, to my będziemy pierwsze. Prawie pierwsze. Pierwsze, bo już parę recenzji na ich temat widzieliśmy. Też na przykład Kasia z Zapętlone, z bloga Zapętlone o nich już pisała. Też widziałyśmy, że Rawski ich wrzucił. Nasi koledzy z Soul Music też mają na ich chrapkę, także jesteśmy w czołówce. Tak, jesteśmy w czołówce dziennikarskiej. No i co? Jest to duet ze Śląska, Kasia i Łukasz. Muzyka nastrojowa, aczkolwiek instrumentalna. I Kasia gra na gitarze i śpiewa, a Łukasz gra na fortepianie. Bardzo nam się to podoba, mimo że jest nastrojowe, to właśnie urzekło nas to, że to jest instrumentalne. Jest tam chyba trochę elektroniki, nie? Tak, leciutko. Leciutko jakieś liźnięcie elektroniką. Tak. Na razie macie możliwość posłuchania trzech utworów, w tym jednego po polsku, utwór pod tytułem Wiosna. Coles, zanim zaczęli tworzyć to, co tworzą teraz, bo istnieją na Facebooku od czerwca, prawdopodobnie też w ogóle tak istnieją, myślę, że może kilka tygodni wcześniej, inspirowali się zupełnie inną muzyką, inspirowali się Pitbullem. Na przykład bardzo takimi popularnymi jakimiś artystami, ale ich zainteresowania się zmieniły. Teraz jest... Wskoczyli do jakiegoś takiego swego rodzaju folku. Tak, taka, mi się tak kojarzy ta muzyka z Islandią, z takim folkiem, takim graniem indie, folkowym z Islandii. I mi się to bardzo podoba, jest też oni wszystkie zdjęcia mają taki czerni i bieli, mi się też kojarzy trochę ze Śląskiem, z kopalnią. Sama ich nazwa, to są węgielki. Węgielki. Węgielki, tak, węgielki. Także posłuchajcie tego nastrojowego. A, no i pierwszy ich koncert odbędzie się 17 października w Katowicach, także na Śląsku, także jak macie gdzieś blisko, czy jesteście ze Śląska, wpadajcie na ich koncert. No i posłuchajcie Waveless. No shouting of the heart, no shouting of the Naszym odkryciem zagranicznym jest... Karin Park. I ja jestem lekko zdziwiona, że ja się dopiero dowiedziałam o tej postaci dzisiaj, czy w przeciągu tam kilku tygodni, ponieważ jej debiut nastąpił w 2003 roku, czyli 11 lat temu, czyli trochę jest opóźniona w tym odkryciu. Specjalnie sprawdziłam na jej fanpage'u, ile moich znajomych to lubi, w sumie dwie osoby. Nie, też. Tacy znajomi, że to... że się nie znam. No, ale jest to szwedzka piosenkarka, songwriterka, ma 36 lat, pracuje jako modelka i aktorka. I o, jako piosenkarka oczywiście. Tak, jest, Kamia się bardzo kojarzy właśnie z duetem The Knife. Bardzo, ja widzę bardzo dużą analogię w głosie, w kraju pochodzenia. Karin Park
tworzy swoim bratem Davidem Parkiem, no to i tak to jest to samo jak duet The Knife. Też mają tego samego producenta. Dokładnie, ponieważ producentem płyty Karen Park jest Christopher Berg, który też był producentem takich artystów jak Fever Ray, The Knife czy Depeche Mode. Mnie osobiście kojarzy się bardzo, od razu jak tylko Kama mi to wysłała, skojarzyło mi się, właściwie powinno mi się kojarzyć w drugą stronę, ale że wcześniej poznałam Kosovel, to bardzo mi się właśnie skojarzyło z Kosovel, jeśli chodzi o sposób śpiewania. Wiem, że też porównują ją do Bjork. Ja bym powiedziała, że to jest taki elektropop, alternatywny taki elektropop. Już bym się nie zagłębiała w takie synpop, jakieś takie Inditronika na przykład. Moje ulubione. Karin wydała 4 płyty. Także no, już trochę na tym rynku muzycznym jest, co też dziwne, że jej nie znałyśmy, ale patrz, może to jest tak, że wiesz, skoro jest The Knife i jest Karen Park, no to The Knife zagarnęło wszystkich, a ona po prostu... A teraz tak. The Knife też zakończyło swoją działalność, więc także ona ma szansę tak skoczyć po prostu w moje serce, ale naprawdę bardzo mi się spodobało, bo bardzo przypomina mi to klimaty The Knife, ale jak wiadomo jestem jeden z naszych ulubionych zespołów, więc... Plus dla ciebie, Karin. Karin, do przodu. Pchaj się. No, tak. Także... Karin miała okazję wystąpić w zeszłym roku w Polsce na Audio River. I na dwóch koncertach jeszcze osobnych. Utwór Karin Restless. Już z wami żegnamy. 14 odcinek dobiegł końca, a my właśnie jesteśmy tutaj u mnie, bo zaraz jedziemy na Witalika. Tak. Ja dziś już zakupy zrobiłam, bo jeszcze nie wiem, w co się ubiorę. Prawdopodobnie zostanę w tym, czym jestem. No to faktycznie. Życzcie mi dużo zdrowia. Dokładnie. A Kamili szczęścia. Pomyślności, miłości. I wielu. Klikajcie tam, subskrybuj. Lajki, dawajcie, coś piszcie do nas. Pa!